Katarskie metro to kolejny przykład nowoczesności i przepychu. No to sprawdźmy, jak wyglądają te dwie linie, które aż pachną nowością i zostały wybudowane specjalnie na Mistrzostwa Świata. Nie da się tutaj wpaść pod pociąg, nikt nikogo nie zepchnie. Wszystko jest zabezpieczone na stacjach, są takie drzwi, otwierają się, kiedy nadjeżdża metro. Właśnie podjechało metro, zobaczymy, jak bardzo jest zatłoczone. Wchodzę do środka. Tok jest, kibice na mecz, jadą! Spójrzcie na te oznaczenia w katarskim metrze. Trzeba ustąpić miejsca kobietom w ciąży, kobietom z dziećmi, osobom starszym i niepełnosprawnym. W tutejszym metrze wszystko jest automatyczne, nie ma żadnego motorniczego, żadnego człowieka, który to obsługuje. Metro jeździ samo. Na stacjach drzwi otwierają się automatycznie, nie tylko te od metra, ale również te z wyjściem na stacji. Wszystko jest bezobsługowe i imponująco zautomatyzowane.